sadzie jabłoniowym. Jesteśmy właściwie na półmetku zbiorów. Zbiory to jedno, ale to jest też dobry moment do tego, żeby przypomnieć sobie o ważnych zabiegach w sadach. Jesteśmy już po głównych zabiegach, natomiast obecnie jest zagrożenie ze strony chorób kory drewna w jabłoniach. Biorąc pod uwagę to, że mamy już blizny po zerwanych owocach, przez które dochodzi do porażenia przez najgroźniejszy patogen, czyli neonektwia, który powoduje raka drzew owocowych. Wiadomo, że mamy dużo w tej chwili kwater gali, ale również szampiona, lis. To są odmiany bardzo wrażliwe na właśnie na tą grupę chorób i sadownicy mają duże problemy z tym. Musimy pamiętać o tym, że do najsilniejszych infekcji dochodzi właśnie wtedy, kiedy mamy dużo ran, blizn naturalnych na drzewach, czyli właśnie po zbiorach, po szypułkach, po owocach, ale również po opadniętych liściach. No i oczywiście w dalszej kolejności wiosną po pocięciu zimowym. I w tych właśnie sytuacjach należy wykonywać zabiegi, które będą nam zabezpieczały te rany. Pamiętajmy o tym, żeby nie odkładać tego zabiegu powiedzmy na koniec października czy do listopada, bo wtedy będziemy mieli już tych ran dużo więcej, więc pominiemy te najsilniejsze infekcje. Zróbmy tą ochronę dwuetapowo. Pierwszy zabieg jak najszybciej pozbierać, czyli właśnie teraz na te pierwsze odmiany, które już są oberwane, ale z kolei są to odmiany najbardziej wrażliwe na te patogeny. Do tego zabiegu najlepiej wykorzystać w tej chwili albo fungicyd Topsin, albo Viflohitosol Silver, który bardzo dobrze nam zabezpieczy te rany właśnie po owocach. Mamy pogodę deszczową, dużo wilgoci, mamy rany, więc jest to sytuacja bardzo niebezpieczna i dobrze by było ten zabieg wykonać jak najszybciej. Kolejnym etapem będzie zabieg pod koniec opadania liści. Wtedy z kolei zabezpieczamy te wszystkie blizny poliściowe tak zwane. Do tego celu wtedy już warto wykorzystać jeden z fungicydów miedziowych. W tym przypadku bardzo dobrze nam tą funkcję spełni preparat Cuprofloxx 70. Preparat miedziowy w formulacji płynnej o bardzo stężonej miedzi, gdzie mamy 700 g miedzi w litrze. Dzięki temu mamy bardzo dobrą skuteczność przeciwko tym patogenom, bardzo dobre pokrycie roślin miedzią, gdzie w tej sytuacji, gdzie mamy sporo opadów, to jest to bardzo istotne. Więc pierwszy etap teraz zabieg Topsin lub Hitosol Silver. Hitosol Silver w małej ilości wody, 300-350 litrów wody na hektar. Kolejny zabieg to właśnie pod koniec opadania liści Cuprofloxx 70 do tego, żeby zabezpieczyć wszystkie te blizny poliściowe. Ochrona przed chorobami kory drewna to jedno, natomiast druga ważna rzecz to odżywianie pozbiorcze, zaopatrzenie w ważne pierwiastki takie jak bor, cynk i azot. Też nie czekajmy z tym zabiegiem do końca zbiorów wszystkich odmian, ponieważ jeśli będziemy czekali z tym zabiegiem na koniec października czy początek listopada, wiadomo, że większość z tych liści, szczególnie na tych wczesnych, o wcześniejszych odmianach, będzie już żółtych, nieaktywnych, uszkodzonych przez przymrozki. To jest najlepszy, optymalny moment na to, żeby wykonać właśnie ten zabieg. Przez te zdrowe, aktywne, zielone liście będzie on bardzo efektywny i te pierwiastki będą dobrze pobrane. Bor oczywiście w tej chwili możemy zastosować w górnych dawkach. Nawozy borowe będą dobrze pobrane przez liście, przetransportowany bor do pąków i wczesną wiosną rośliny będą miały go do dyspozycji, będą korzystały już z tych zapasów zgromadzonych obecnie. Wśród nawozów borowych, które szczególnie polecane są w tej chwili, w tym okresie, w górnych dawkach, na pewno będzie to Bolero, Misibor, Reobor. Natomiast drugim takim ważnym pierwiastkiem, który wpływa na zimotrwałość, mrozoodporność pąków i
pędów to jest cynk, więc możemy z powodzeniem zastosować też ten cynk razem z borem, bądź w mieszaninach, bądź w postaci gotowych nawozów borowo-cynkowych. Można wykonać mieszaninę nawozu Bolero plus zinc, bądź Misibor plus zinc, lub skorzystać z gotowych formulacji bor plus cynk, to jest Bolero ZN bądź Borocynk. W przypadku tych nawozów, gdzie mamy zakres dawek od niższej do wyższej, do górnej, oczywiście wczesną wiosną stosujemy te niższe dawki. W tej chwili możemy stosować górne dawki, jest to bezpieczne i na pewno będzie to bardziej efektywne. Azot, który również będzie pobrany przez liście i zmagazynowany w pąkach i w pędach, też zapewni dobry start tych organów wczesną wiosną. Także albo mocznik w dawce 8-10 kg, bądź płynna formulacja tego azotu amidowego w postaci nawozu Azofol w tej kombinacji z borem i cynkiem będzie korzystna. Także pamiętajmy o tym, żeby nie czekać zbyt długo, wykonać ten zabieg zasilający, dokarmiający borem, cynkiem i azotem. Już teraz, kiedy mamy zdrowe, aktywne liście, będzie to bardzo efektywne. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna w tym okresie, akurat w gatunkach pestkowych, czyli wiśnie, czereśnie, śliwy, to jest ochrona przed bakterią Pseudomonas. Wiemy, że szczególnie w czereśniach jest to bardzo duży problem. Istotna jest wczesnowiosenna ochrona, jak również kwitnienie, ale nie zapominajmy o tych zabiegach teraz, właśnie kiedy liście opadają. Przy tej pogodzie mamy też bardzo duże zagrożenie tą bakterią, która no później niestety, ale dziesiątkuje też te sady pestkowe i mamy tego raka bakteryjnego bardzo dużo, szczególnie na odmianach tych samopylnych, które są bardzo wrażliwe na tą bakterię. Także w sadach pestkowych, w gatunkach pestkowych w tej chwili też w trakcie opadania liści, ale i później drugi zabieg pod koniec opadania liści, do tej ochrony polecamy też Cuprofloc 70, czyli tą stężoną miedź, która zapewni bardzo dobrą ochronę przed tą bakterią. Thank you.